Ziemia Elbląska to jeden z ciekawszych obszarów turystycznych naszego kraju. Pełno tu uroczych i wdzięcznych zakątków. Wspaniały i jakże romantyczny krajobraz. Poprzecinany głębokimi jarami, parowami, urozmaicony malowniczymi pagórkami. Ukwiecone łąki, kręte rzeki i liczne jeziora to atrakcje dla każdego, kto pragnie wypoczywać na łonie natury. Dla tych, którzy lubią z nią kontakt, gmina Dzierzgoń, leżąca w centralnej części województwa elbląskiego, jest chyba najbardziej odpowiednim miejscem. Znana z czystego powietrza, wody, niezwykłych miejsc widokowych oraz z ujmującej gościnności mieszkańców. Gmina Dzierzgoń zajmuje obszar 125 km kwadratowych. Zamieszkuje ją ponad 10 tysięcy mieszkańców. Leży na Powiślu. Gospodarczo ziemia wykorzystywana jest od wieków w celach rolniczych i hodowlanych. Użytki rolne stanowią przeszło 86%, zaś średnia powierzchnia indywidualnego gospodarstwa kształtuje się na poziomie 18 hektarów. Ludność miejska to około 5800 osób. Niewielki, przeszło 5000 Dzierzgoń urzeka swym malowniczym położeniem u stóp wzgórza zamkowego. Stanowi lokalny ośrodek obsługi w zakresie administracji, handlu, szkolnictwa, ochrony zdrowia, kultury. Brak tutaj fabrycznych kominów, uciążliwych dla środowiska zakładów przemysłowych. Jest natomiast krystaliczne powietrze i niebywała cisza, przerywana śpiewem ptaków. Wydawać by się mogło, że czas zatrzymał się w miejscu. Symbolem świeżego powietrza i nieskażonej wody są bociany. Tutaj jest ich chyba bodaj najwięcej w Polsce. Dzierzgonianie je lubią. Sympatia zresztą jest chyba odwzajemniona. Stanowią one atrakcję turystyczną. Wjeżdżając do miasta, nie sposób nie zauważyć nowego osiedla mieszkaniowego. Zostało ono znakomicie wpisane w pejzaż otaczających wzgórz, ogrodów i zieleni. Zadziwia też interesującymi rozwiązaniami architektoniczno-funkcjonalnymi, dbałością estetyczną. Nic więc dziwnego, że projekt osiedla i jego realizacja otrzymały nagrodę pierwszego stopnia ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa. W tym na pozór sennym miasteczku dzieje się wiele ciekawych rzeczy, o których głośno w całym kraju. Korzystnie prezentuje się ono, podobnie zresztą jak gmina, pod względem świadomości i woli realizacji podejmowanych inicjatyw na rzecz ochrony środowiska, które są efektem wdrażania programu ekorozwoju. Starsze fragmenty Dzierzgonia przypominają o świetnej historii miasta. Jest ona niezwykle ciekawa, dlatego latem często zaglądają tu turyści.
Najwięcej jest ich na rowerach, chociaż piechurów wyposażonych w nieduże plecaki spotkać można na wielu traktach gminy. Wabią ich nie tylko zabytki, ale równie niepowtarzalne piękno tutejszego krajobrazu. Okolice Bongartu i Świętego Gaju na trwałe wpisały się w historię naszego kraju. Te właśnie drogi, pola przemierzał Święty Wojciech, biskup praski, jeden z głównych patronów Kościoła katolickiego. Po opuszczeniu w 995 roku Czech, w porozumieniu z cesarzem Ottonem III i Bolesławem Chrobrym, wyruszył z Polski do Prus z misją chrystianizacyjną. 23 kwietnia 997 roku w Świętym Gaju zginął śmiercią męczeńską. Rok później został kanonizowany, zaś król Bolesław Chrobry sprowadził jego szczątki do Gniezna, które zostało podniesione do roli metropolii kościelnej. Męczeństwo świętego Wojciecha stało się w X i XI wieku tematem wielu dzieł hagiograficznych. Prowadzone wykopaliska archeologiczne pozwoliły zidentyfikować przebieg szlaku komunikacyjnego, który przed 1000 lat przecinał dolinę rzeki Dzierzgoń na wysokości wsi Bongart i Święty Gaj. Była to unikatowa na owe czasy inwestycja drogowa złożona z bali dębowych. Mosty nad bagnami i rzeką skracały drogę na szlaku bursztynowym z zachodu na wschód. Prawdziwą sensacją na skalę europejską było odkrycie następnego dębowego traktu. Okazuje się, że ponad 1000 lat temu nasi praojcowie budowali nieomal autostrady. Odkrycia archeologów stwarzają znakomitą okazję do szerokiej promocji turystyczno-przyrodniczo-pielgrzymkowych walorów tego pięknego zakątka Polski. W tej gminie każdy może znaleźć dla siebie coś atrakcyjnego. Także wędkarze. Wiele jest tutaj rybnych miejsc, w których biorą takie ryby. Jednym z nich jest jezioro Kuksy, zbiornik o pierwszej klasie czystości. W jeziorze występują przede wszystkim gatunki ryb żyjące tylko w czystej wodzie. Jezioro Kuksy stanowi również doskonałą bazę dla rozwoju turystyki i sportów wodnych. Czas tu płynie innym rytmem,